Witamy w nowym odcinku podcastu Na Martwo. Z tej strony Ada i Mateusz. Jesteśmy podcastem kryminalno-komediowym, więc Oho. możecie się śmiać i nie możecie płakać. Tak, a jeśli komedia i kryminał, czy tam zbrodnie nie łączą się w waszym mniemaniu, to... Nie słuchajcie po prostu, nie? No, to takie proste. No, jakby nikt we mnie każe. Ja nie rozumiem, dlaczego tyle ludzi ma y, jakieś takie ciągoty do słuchania tego, czego nie lubią. Ja od razu wiem, że, że czegoś nie lubię, jak tylko zacznę słuchać. No nie? Ja no. też tak mam. Ja po... wiesz, Chociaż nie, bo czasami. Nawet w połowie odcinka. <laughs> y I już wiem, że mi się to nie będzie podobać. Hmm, hmm. Ale Więc... niektórzy do nas pisali, że oddali nam drugą szansę i wiesz. Szansę znów dostałam, ty ją ciągle masz. Więc słuchaj nas, jakby, no. Tak. Dobra, dzisiaj... Bonus time. Dzisiaj jest odcinek bonusowy, więc będę, będę musiał się tu produkować. O matko. A Ada będzie mnie przerywać, nie? Będę ci przerywać co drugie słowo, okej? Okay? Dobra? To już jest jakby ustalone, kolei No, także. <grystanie> ja tu jestem osobowością alfa. <grystanie> Co to jest? Jakiś omega-wers? Ty spędzimy. jesteś beta, a ja jestem alfa, ok? Wow, wow. Słuchajcie, kochani. Kochani, ja to nikogo nie kocham. O jezus, smaruję. Starzy. E, ziomy. E, ziomy. Przenosimy się w czasie, jak zwykle. W czasie. w czasie. Raczej o przyszłości nigdy nie mówimy. Tak. Jest 30 lipca. Lato. Lato. 2008 roku. Dobre czasy. Dobre czasy. Timothy Richard McLean Jr. Wow. Także mouthful, jak to się mówi po polsku. Pełne usta? Pełne usta. Dima. Usta pełne słów? <laughs> tak. Właśnie skończył swoją pracę jako szczekacz karnawałowy. Słucham? To jest taka osoba, co nawołuje ludzi do korzystania, wiesz, z jakiejś atrakcji w wesołym miasteczku na, kar na karnawale, czy coś takiego, wiesz, takie chodźcie tutaj, nie? Fajna karuzela. Okej. Okay. No. U nas jakby w życiu nie widziałem tego. Y, A u nas karnawał osoby. jest tyle. No ale jak wiesz, przyjedzie jakieś wesołe miasteczko do. To jest jedno koło diabelskie i nie wiem, trzy huśtawki. No, w każdym razie dla niego to była ponoć idealna praca. No, bo dużo nie musiał robić pewnie. Nie. No, ogólnie tym już tam miał za sobą kilka innych jakby posad i one wszystkiego nudziły. Nie miał ochoty na coś poważnego więc został szczekaczem no ja bym chciała mieć moją wymarzoną pracę no czyszczenie myjką ciśnieniową ja już widzę jak ty takie chuchro tą myjką czyścisz to by było jak na tym filmiku nie? żebyś złapała ten e, pistolet czy jak to się nazywa i by zaczęła tobą miotać po całej myjni tam byś biegała u czarownicy na tym byś latała dopiero, no. Ogólnie on urodził się 3 października 1985 roku. Uuu, więc dzięki wtedy, kiedy ja? Znaczy no, wcześniej. Więc miał wtedy 22 lata. O, matko. To mi się no, wydaje, może? że to jest taki akurat okres. No pewnie że idziesz, nie, nie wiem, Nie wiedział, co chciał robić. Ja wtedy no, nie wiem, pracowałam Do lodziarni. No, no. O, właśnie. No. Także takie tam kawiarnie, lodziarnie, jakieś no, tam stoisko z datą cukrową. No. No. no wiecie, ktoś musi to robić, tak? Studenci. Właśnie. Ogólnie on uwielbiał poznawać nowych ludzi. Słuchać ich opowieści, wiesz o życiu o! <głos> <głos> i cenił sobie swobodę. Wolność. Wolność, tak. Wolność i swoboda. I ta praca to mu zapewniała, nie? No bo on tam wołał tych ludzi, zaczepiał ich i. E, hono nikt... na huśtawe. Właśnie, nikt nie zwraca <gry> uwagi na to, co on robi w tej robocie. Oby ludzie przychodzili no. pewnie. Nie był materialistą i jego ulubionymi zajęciami było słuchanie muzyki. Też. Jak wszyscy, mi się wydaje. Nie, dużo ludzi nie lubi słuchać muzyki. Tak? No. Nie znam takich osób. No. Mi się wydaje, że to, jest smutne to są smutne osoby. Na, zawsze tak najgorsi ludzie. Wow. No. <głos> <głos> jakby... Ale to trochę dziwne, jakby słuchajcie muzyki czy to coś. Bardzo dziwne. I jego innym ulubionym zajęciem było zajmowanie się jego iguaną. To jest jaszczur, nie? Tak, i ona się nazywała Little Timmy. Nazwę po sobie? Tak. <noise> tak. Powiedzmy, że uracze Tak siapet. naprawdę to nie, to nie. nie Ja bym nie nazwała zbyt trochę, trochę creepy, no ale dobra, nieważne. nie wiem, swojego psa Mateuszek? Mały Mateuszek? Mały Mati. <noise> Mój pies, mały Mati. <noise> to Chodź tu. no ciebie ludzie patrzyli. Okay. I wiesz, że tam krzyczysz Mati, nie szczyj. Mati znowu nas mnie mi na podłogę. No. Ja pamiętam, mój piesek był mały, to y, gryzł mojemu ojcu buty, ale wszystkie lewe. Tylko lewy but ją interesował. Każdej pary. Lewak. Wiedziała, gdzie jest, wiedziała, co to za dom. I w ogóle, wracając do wesołych miasteczek, mm -hmm. opowiadaj mi. Co. Co robiłaś w wesołym miasteczku? Jakim miasteczku? Nie masz żadnej historii z wesołego miasteczka. Nie wiem, czy kiedykolwiek byłam w wesołym miasteczku. Nie byłaś nigdy w wesołym miasteczku? Nie. Ja z rodzicami zawsze w wakacje jeździliśmy na, na okuninkę i tam jest jezioro białe. i po prostu jest wiesz takie duże, wesołe miasteczko, nie? I mam takie zdjęcia, jakbym małe i rodzice wsadzali mnie w kolejkę i tam siedziałem w tej kolejce z mamą. I na pierwszym zdjęciu jestem taki radosny, że ale super, nie, zajebiście. I na drugim miejscu wyje, bo kolejka ruszyła. Ja dużo rzeczy nie pamiętam, więc nie pamiętam nawet, czy była. Idziemy na wesołe miasteczko. Nie sam wesoły. Jakiś młot, czy coś, pójdziemy. Ale to gdzie? W Polsce? No? W każdym razie Tim właśnie skończył tą robotę na targach w miejscowości Edmonton. Kanada. W Kanadzie. Mm. E, I wszedł e, do busa, który miał go zawieźć do Winnipeg. Usiadł sobie spokojnie z tyłu. Przywitał się tam grzecznie z niektórymi pasażerami, no bo wiadomo, wypada skinąć głową chociaż. Co? <laughs> no to, jak ktoś już do ciebie powie, no to chyba skiniesz głową, nie? Nie, dziwnie się popatrzy i pójdę w milczeniu. Okay. No w każdym razie on sobie tam e, siadł kamieniem gorącym, założył słuchawki co? na uszy. No tak się mówi, że tak siądziesz kamieniem gorącym. że Wiesz, że słyszę. Okay, to, okay. No że tak siądziesz i się nie ruszasz. Mi się wydaje, że to bardziej e, mamy do dzieci tak mówią, nie? Że jak jak wiesz, kura dziecko... na jajach? Słucham. U nas i tak mówi. <noise> nie pierwszy Ja pierwszy jak kura na jajach. Nie, u mnie zawsze było, jak się dziecko wierciło, czy coś takiego, siąć kamieniem gorącym tutaj. I siedzi. Nie, siedzi jak kura na jajach. <noise> nie. Tak. Nie, w życiu nie siedziałem. jak kura My, na jajach. my z różnych folklorów tutaj pochodzimy <noise> no, najwyraźniej. Uh -huh. <noise> kura na jajach. No tak, no to siadź sobie. <noise> Założył słuchawki na uszy, puść Puścił muzykę i jedziemy w drogę, nie? Uch. No. Brzmi rozkosznie. Super. Ja uwielbiam w ogóle ja jeździć. Też. Także... Ja w ogóle uwielbiam jeździć aut autobusami, autokarami, to jest no, mój ulubiony środek transportu. No, włączysz sobie muzykę albo jakiś podcast i jesteś we własnym teledysku. Zaraz nie? zasypiam od razu. Ja nie. Ja tak. Nie, w życiu ja nie zasnę. O. Ja się boję. Moja mama, jak, kiedyś, jak pierwszy raz jechałam pociągiem, to moja mama im powiedziała, żeby uważać, bo oni wpuszczają jakieś dym i gazy i mogą się zgwałcić. Słucham. W przedziale. Strach. Ja nie jeżdżę pociągami. Także, no, nie, ja się boję zawsze, że ktoś mnie ukradnie czy coś. Ja nie ja zasypiam śpię. nigdy. Mm -hmm. No i oni jechali autostradą Yellowhead okay. przez prowincję... Saskatchewan? 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 Coś w tym stylu. Coś takiego. W ogóle to były jeszcze takie fajne czasy, jak w busach na telewizorach puszczano filmy. No. A nie wiesz, takie reklamy tak jak teraz, nie? Że, o, teraz z reguły, jak przejedz. jest jakiś TV w autobusie, to jest wyłączony. No. I w tym busie ludzie oglądali sobie film pod tytułem Legenda Zorro. Okay. Także wiesz, Antonio Banderas, Banderas na ekranie, i można jechać na koniec świata, jakby. Let's go! I o 18:55 tego dnia, 30 lipca, już nie pamiętam, czy powiedziałem o nim, bus zatrzymał się na przystanku w Erickson w prowincji Manitoba. Tam wsiadł nowy pasażer. Ooh. Ooh. Wej Wei -Wang Li. Mm. I Vince urodził się w Chinach, w Dandong, 30 kwietnia 68 roku, więc wtedy już miał um, w 2008 40? 40 lat. Skończył studia w Instytucie Technologii uh, w Wuhan i gdzie? <laughs> w Wuhan. Wiecie, co tam się stało? Zupa z niedopierza. No właśnie. No, w każdej. nas <laughs> WHO zbanuje. WHO? No. Hu. <laughs> Hu. Mhm. I został inżynierem oprogramowania komputerowego. Informatyk. Nerdy. Informatyk. W 2001 roku. Przeprowadził się do Kanady. O. I otrzymał obywatelstwo w 2006 roku. Gdzieś w tym okresie, e, między 2001 a 2006 rokiem, Więc był hospitalizowany po tym, jak został znaleziony przez dwóch funkcjonariuszy policji w trakcie jego podążania za słońcem. Mm. Przydarzyło mi się to nieraz. No, a to podążanie ogólnie <noise> polegało na błądzeniu po autostradzie w Ontario, nie? Mm. Wiadomo. E, Lit też miał żonę, Anę. I kiedyś więc powiedział jej, płacząc, że widzi Boga. Buzie widzę w tym tęczu. Buzie widzi w tym tęczu. Matuchno kochana. On tam stanie. Matuchno kochana, Buzie Jezu widzę. Boga. Serce, matko na Tu za słońcem, bo Boga słyszał, słuchaj to. Nie, a ta, a, a tam się... o, ja nie widzę a ja, a ja widzę. widzę łzy po policzkach ciekawa. Boże, jak nie znacie tego mema to albo jesteście boomerami albo genzy no i więc też mówię, że z nim rozmawia ale to wtedy wyszedł ten mem bez kitu, to jakoś wtedy no. Ech, jakby ja bym się nie zdziwił jakby ten bok też kazał mu wyjść na tą autostradę nie? Tak, no, za słońcem ale ona akurat stwierdziła, że to pewnie przemęczenie, bo chłop nie jadł i nie spał. No słuchaj, Więc... jak nie zjesz, to zaczynasz Boga słyszeć normalnie. Więc załatwia mu po prostu mówi. środki na seny. Idź zjeść. <grym> tak. W międzyczasie został on pracownikiem w jakimś kościele. Pracował tam sześć miesięcy, pomimo jakby tej bariery językowej, bo nie znał Co robił grał? Koko na organy kościeli? Nie mam pojęcia, co on tam <grym> robił. Zrezygnował z tej pracy w 2006 roku i został operatorem wózka widłowego, także korzystał z, tej, z tego wykształcenia. No bardzo. Tak jak ja ze swojego. No. Potem e, przeniósł się. <laughs> no. O, tak jak ty ze swojego. No. <śmiech> <śmiech> kurde. E, kurde bela. <laughs> kurde bela, no. Potem przeniósł się bez żony do Edmonton i szukał tam pracy. To co, zostawił? Może on po prostu pojechał tam, wiesz, na jakiś taki rekonesans i sprawdził, czy znajdzie pracę i tak dalej, bo ona później do niego dołączyła. Mm. Ale w ogóle oni wzięli rozwód jakoś w międzyczasie, więc po prostu mi się wydaje, że się nie kleiło i tyle nie. No, no ale teraz wracamy do lipca. 2008 roku. Już jakby wiemy kim jest Vince, wiemy kim jest Tim. Także no już to wiemy się zaczyna. Wiemy kim jest Little Team Little Team właśnie. <grym> wiemy kim jest Anna. Kilka tygodni wcześniej Lee został zwolniony z pracy w Walmarcie i noc z 29 na 30 spędził na ławce znajdującej się przed sklepem spożywczym. Hmm. Nigdy tak nie zrobiłem, ale no. <grym> po prostu pewnie miał jakiś ciężki dzień. E, jeden ze świadków widział go o trzeciej rano. Jak siedzi, wiesz, tak prosto, sztywno przed tym e, sklepem. Oczy otwarte wiesz, jak te, jak to się nazywa, jak pieniążki. Pięć złotych? O, jak pięć złotych. No, tak się... <laughs> Jak pieniążki. <laughs> No, i ogólnie, że wiesz, kripol trochę, nie? Trochę dziwny był. Rano w ogóle z jakiegoś okay. powodu sprzedał on swojego nowego laptopa 15-letniemu chłopcu za 60 dolarów. <grym> dobry biznes. Więc trochę chyba na no, średni biznes, właśnie. E... Dla tego młodego, okay. dobry biznes. No. Później tutaj e, ten laptop został skonfiskowany jako dowód, ale chłopiec za to, że. bo on jakby sam wyszedł i powiedział, że ej ten kripol co jest tutaj to on mi dał tego laptopa za 60 dolarów i po prostu jakiś tam facet, który o tym usłyszał kupił mu inny laptop, no. więc więc wszystko jest okej okay. no. dostał piętnastolatek tego no laptopa Yay. no i jesteśmy znowu przy tej 18.55 wsiadł do busa i usiadł sobie na jego przodzie mhm. Na następnym przystanku Li dosiadł się do Tima. No, no co, Tim tylko jakby skinął mu na przywitanie i poszedł spać. Spać. Poszedł spać. <grym> Z głową opartą o szybę. Ogólnie o nie, Tim... to niewygodnie. Ogólnie Tim już podróżował w tym busie 19 godzin, bo to. Z jednego wybrzeża na drugie. Tak, także nie. ogólnie mega zmęczony pewnie był, no. więc. Nagle, więc wstał. A inni pasażerowie usłyszeli taki przeszywający krzyk. <grystanie> Co to jest efekty dźwiękowe. <grystanie> jak, jak na tych Nie opowiadają. mamy ten soundboardu, to muszę tutaj no. sama efekty dźwiękowe robić. <grystanie> Li y miał przy sobie taki nóż myśliwski, jakiś duży. Yeah. I zaczął dźgać nim niczego niespodziewającego się Tima. Jeden z pasażerów twierdził, że zadanych ciosów zostało około 50-60. Także on musiał normalnie... Jak on miał siłę? Nadludzką. Mi się wydaje, tak z 10 razy ja już bym zadyszki dostał. Ja to tylko kromkę chleba ukroję już mnie ręka poje... No, masakra, <laughs> przestań. I czasy były zadawane w klatkę persową i szyję. Zachowanie napastnika było porównywane do robota. Że, tak, że jego ruchy były takie mechaniczne. No. Po chwili wszyscy pasa pasażerowie zaczęli krzyczeć. No, no bo Tim jakby został zaatakowany z zaskoczenia. Mi się wydaje, że on no. nawet nie, nie miał szansy wydać z siebie No spał, no, spał po prostu. No. Więc kierowca busy zatrzymał się. I otworzył wszystkie drzwi. Ludzie zaczęli uciekać z pojazdu, zostawiając w środku tylko y, Tima i Winsa. I y, przejeżdżał <laughs> obok kierowca Tira. I on tam zobaczył, że kurwa, co się dzieje. No. Wziął, wysiadł i. Dzięki niemu, jakby Vince nie mógł wyjść z samochodu, bo on wyjął tam jakieś swoje narzędzia, stira i zablokowali drzwi, mhm. że nie mógł ich otworzyć mhm. sam, właśnie, siłą. Także bohater trochę. Policja została już powiadomiona, ble, ble, po, powiadomiona i była w drodze. Kierowca busa, wiedząc, że Vince może chcieć próbować, jakby odjechać, no w końcu tam wózki widłowe, no to mhm. pewnie by wiedział, jak jechać. Szybko pobiegł na tył pojazdu i wcisnął przycisk, który unieruchomił pojazd. Hmm. Dwa razy powiedziałem pojazd? Jest. W, w, w ogóle nie, jakby nie wiedziałam, że istnieją takie przyciski. No w autobusach może jakieś takie blokady są, no bo to może, wiesz, łatwo A w sumie od, może, że nie wiemy, to lepiej, nie? Jak ludzie nie wiedzą. Chociaż A chyba autobus. lepiej, jak wszyscy wiedzą, że jest takie zabezpieczenie. Ale na zewnątrz? Może miał kluczyk do jakiegoś tam... Także teraz scena jest taka, że bus jest zblokowany i 34 osoby, wszyscy stali i oglądali poczynania tego winca, a on zaczął łazić, w z powrotem, tak, łazić, co chwilę zaczepiając już martwe ciało chłopaka, w pewnym momencie odciął mu głowę, zaczął po decapitacja. prostu... Dekapitacja. Dekapitacja i zaczął pokazywać ludziom tą głowę. Tak. Stojąc przed oknem. To brzmi jak z jakiegoś filmu. No. W ogóle nie do pomyślenia jest to, co tu się dzieje. Rzucił nią o podłogę przez trzy godziny, więc jakby bezcześcił ciało Tima. No. Wyjął z niego jakieś organy, zaczął je jeść, zaczął chować części jego ciała po kieszeniach nie wiem, na później. O 21.00 pojawiła się w końcu policja uzbrojona. No oni pewnie byli gdzieś wiesz... Na autostradzie tak, nie wiadomo gdzie. Tak, na autostradzie, gdzie. gdzieś na zadupiu całkiem. No. Na początek wysłali tam podbus negocjatorów, no bo chcieli uniknąć jakichś tam fizycznych potyczek z nim, dla bezpieczeństwa pewnie innych ludzi dookoła. Zaczęli też wywozić ich na posterunek policji wiadomo, no bo bez przesady, że będą stać tam i oglądać no. to dalej, co się dzieje. Bo to też już na ich psychikę mi się wydaje, że już samo to, to z głową nie to wystarczyło. że po prostu odwrócić i nie patrzeć? Ludzie są dziwni, tacy, nie? Ja bym ja się nie chyba patrzę, Ja nie patrzyłem No. Tak o... no. I więc dalej chodził tam w kółko, w panice, po tym busie. Policjanci mówili, że mówił tam pod nosem, muszę zostać w tym busie na zawsze. <laughs> No to długo by nie został. Także taka sytuacja. 31 lipca 2008 roku o 1.30 rano Vince w końcu stwierdził, że no chuj, nie zostanie tam mm. na zawsze, więc czas na próbę ucieczki. Wybił okno yy, i zaczął biec. Na jego nieszczęście policja od razu go złapała. Szokujący. Z, nie szok. Z niewielką pomocą paralizatora. Hmm. piw i do widzenia. Dwa razy chyba go strzelili, jak dobrze pamiętam. E, w kieszeniach pli znaleziono ucho, nos i język Timem. Natomiast część y, jego serca i jego, y, jego oczy. Obo, oboje? Obydwo, oboje oczu? oczu? Nigdy nie zostały odzyskane, bo Zdję. podobno Li w trakcie zatrzymywania mówił do policjantów: przepraszam. Jestem winny. No co to? Proszę zabijcie mnie. No i co teraz? rozprawa sądowa. Miała miejsce 3 marca 2009 roku. Liz został oskarżony o morderstwo drugiego stopnia ze względu na to, że nie był w pełni świadomy tego co robi z powodu swoich zaburzeń psychicznych. Skiczo. Także pamiętacie jak mówiłem o tym, że Bóg kazał Vincentowi Vincentowi Vince podążać za słońcem. Mm. No więc tak samo... To nie Bóg... był Bóg. Nie no, Bóg kazał mu zabić Tima. Mm. Okazuje się, że Tim był szatanem. Lee cierpi na schizofrenię. No. A, okay. Nie wiedział o tym. On sam nie wiedział o tym, nie był mm. tego świadomy. Wcześniej, jak był hospitalizowany, to wyszedł ze szpitala, pomimo zaleceń lekarskich, że ej, trzeba cię obserwować, coś jest nie tak, to on to zignorował i, i nie szukał pomocy mm. dalej. I więc doświadczał halucynacji głosowych. To jest chyba jedna taka z popularniejszych no, halucynacji. Taki, ale ogólnie to jest taki typowy objaw. Tak, to jest taki typowy objaw. Ogólnie ludzie często, którzy cierpią na schizofrenię, często mogą słyszeć nawet kilka głosów. No. Często są to męskie głosy, takie obleśne męskie Lę. głosy. <św> siema, siema mała, co tam. No i one w kółko powtarzają to samo. Czasem to są takie głosy, które rozkazują. Kiedyś y słyszy, y widziałam takiego mema, że ktoś jak był mały, to słyszał głosy i mówił, że słyszy głosy i w ogóle, a potem mu lekarz powiedział, że on słyszy swoje myśli po prostu. No to w sumie ciężko. No nie, no nie. No nie, no jak to nie jest twój głos jakiś wewnętrzny, to rozróżnisz to, nie? No rozróżnisz. Szczególnie jakbyś była na przykład laską. <grych> jakbyś była laską. Jakbym była no. I byś słyszała no. męski głos, nie w głowie. No. Ale nawet mi się wydaje, że jak twój, twój taki wewnętrzny głos słyszysz, to to nie jest tak dokładnie twój głos, nie? Nie, Tylko u mnie jest, jest trochę. Nie, jest to taki jest... nosowy, wkurwiający głos. A nie, to ja, to ja nie. To ja słyszę jakiś taki całkiem o innej No Może jakaś Angelina Jolie się wypowiada. Ja słyszę taki typowo, wiesz, z brytyjskim akcentem po angielsku mówić. <laughs> Polski, brytyjski akcent. <laughs> Nie, po angielsku słyszę swoje myśli. <laughs> mm -hmm. No i w związku z tym Lee był pewny tego, że to Bóg z nim rozmawia i to on kazał mu przeprowadzić się do Edmonton. Nie, przepraszam. Przeprowadzić się z Edmonton do Winnipeg, no to jest tylko zrządzenie losu, że trafił na ten sam bus, w którym jechał Tim. Nigdy wcześniej się nie znali, nigdy się nie widzieli, ale Bóg znał Tima mm. i wiedział, że on jest źródłem tego, co złe na tym świecie. Więc, więc słysząc to, przerażony zaczął atakować śpiącego chłopaka. To się nazywa być w, w złym miejscu, w złym czasie. Właśnie. I właśnie Vince też go jakby dekapitował w obawach, że ten stanie z martwych, jak jakiś wampir. No. Ale czego go zjadał? Czy to, to nie było jakoś tak krótko po premierze Zmierzchu? 2008? No to... Nie, bo w grudniu. Nie, to jeszcze nie. Było wszystko w przygotowaniach. I tutaj zacytuję samego Vince'a. W wolnym tłumaczeniu oczywiście. Głos powiedział mi, że ja jestem trzecią częścią historii Biblii. Że ja jestem drugim Jezusem i muszę uratować ludzkość przed atakiem kosmitów. No to takie typowo, wiesz, narcystyczne poczucie, że się jest ważniejszym od reszty i plus schizofrenia, no to tak się No, kończy. no. No, dlatego wiecie, no jak właśnie to jest to, że w XXI wieku ktoś mówi, że jest Jezusem i jest uważany za szaleńca, ale dwa tysiące lat temu był. Był Jezusem po prostu. No. Pionierem jednej z największych religii na świecie. Przez mhm. Zastanówcie się nad tym, to jak jest nasze. To jest zadanie na dziś. Oceną psychiatryczną winca przed sądem zajmował się doktor Stanley Jaren, który mówił, że Wins nie miał pojęcia co robi. No bo jest chory. I nie wiedział o tym, że to co robi jest złe. Bo jest chory. Nie rozumiał tego w ogóle, co się dzieje, więc nie był w pełni odpowiedzialny za swoje czyny. I sąd zgodził się z tym. Skazał go na pobyt w oddziale psychiatrycznym. Gdzie ten spędził 7 lat swojego życia? I w 2017 roku został on wypuszczony na wolność. Tak, mili Państwo, ten pan jest na wolności. Jest na wolności to jest taka wolność absolutna. Także nie ma żadnego, nie wiem, kuratora. Nikt go nie kontroluje, czy on bierze leki, czy nie. Nie wiem, czy mi się to <grym> podoba. Ja no, ja uważam, że jeżeli kogoś zamordował, to powinien przynajmniej w, w, w tym szpitalu siedzieć Chociaż długo, długo, tak długo, 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 Albo już jak go wypuszczają, niech on ma jakieś kontrole. No to to tym bardziej, ale to. No ale cóż. Yy, ale nie wiem. Zmienił właśnie... swoje imię. A to tego w ogóle nie powinien mieć prawa. Teraz nazywa się Will Lee Baker. No ale jaki wszyscy wiedzą, jak się nazywa, no, i tak Jak więc. wygląda. Wszyscy wiedzą, jak wygląda. Mhm. Także dziwna to jest. Mama Tima, Karol, stara się o zmianę prawa no i, i chce, aby ludzie psychicznie chorzy również byli skazywani na pobyt w więzieniu, nawet jeśli nie są w pełni świadomi swoich czynów, bo mogą być niebezpieczni dla reszty społeczeństwa. Trochę się zgodzę, trochę, trochę nie. nie. To jest no w ogóle nie, ciężki to, ale temat. Ale są więzienia takie dla osób, wiesz, którzy są chorzy psychicznie i tylko tacy ludzie tam trafiają, więc to trzeba jakby stworzyć no. takie... Miejsca, a nie że same, same yy, jakby. No Ale nie wie, powinien być z ludźmi innymi, chorymi psychicznie, którzy nie są jakimiś kryminalistami, ani nie powinien być z kryminalistami, którzy są zdrowi psychicznie, więc to powinno być w ogóle inne całkiem yy, miejsce dla takich osób. Nie ma pieniędzy na to. No to raczej. Mam cytat Karol, znowu w wolnym tłumaczeniu. Dla innych nic się nie zmieniło. Samochody dalej poruszały się po swoich trasach. Słońce dalej świeciło. A ja byłam wściekła, że cały świat się nie zatrzymał. Mój to zrobił. Mój świat się zatrzymał i strasznie długo mi zajęło wrócenie do normalności albo chociaż wrócenie do dni, w których chciałabym budzić się co rano. Żałoba no, żałobano. tak. Współczujemy. To Okropne to jest w ogóle. To, to jest taka całkiem bezsensowna. To nawet. Nie masz jakby. Ani satysfakcji, bo on nie jest w więzieniu, dziecko straciłeś, no i co teraz? No, no jakby nie ma takiej sprawiedliwości, nie? W ogóle. No, tak jest świat, no niestety, ale wiesz, że jak ja o tej sprawie pierwszy raz słyszałam, to, to co? Jechałam. Autobusem. A jechać jechałem autobusem? Nie. I to była taka podróż, właśnie 12 godzinna. I cały ktoś siadkał sobie, jakiś cripel. Słuchaj, to było tak, że ja miałam y, zarezerwowane miejsce, mhm. ale wiedziałam, że po prostu na tych nocnych trasach, bo to wyjechałam przez całą noc, że tam zawsze jeździ jakieś, wiesz, 4-5 osób, nie? Mhm. I sobie usiadłam po prostu tam, gdzie było wygodnie. No bo dostałam miejsce, wiesz, na tyłu y, autobusy, ja tam nie lubię siedzieć, tam gdzie jest to 5 miejsc, nie? No i dostałam... Tam, gdzie fajne dzieci ze szkoły siadają. Tak, dokładnie. No to ja nigdy tam nie siedziałam, więc... <laughs> więc ja sobie po prostu siadam tam, gdzie mi wygodniej. Ja lubię tak w połowie autobusu no. siedzieć, nie? No i sobie się obok będę miała wolny no to się położę, nie? Bo tak mi wygodnie będzie spać. I... Patrzcie, Siedzę. ja już kłaść się będzie. No jak wiedziałam, że będzie z pięć osób jechało całym <grym> autokarem, no to sorry, ale no, to, no. chyba jeszcze tu dwupiętrowy nawet był, więc w ogóle tam nikt nie wsiadał. Dopiero... Nigdy nie jechałem takim. Nigdy? Nie. Ja często. Bo do mnie do domu jeździ taki dwupiętrowy. Hmm. I ten, jadę, e, nie, nie, jeszcze nie jechałam, to było jeszcze tak, że ludzie jeszcze wsiadali, nie? Ale widzę, że dwie osoby były oprócz mnie i wsiadła jeszcze jedna osoba, nie? I ten koleś poszedł gdzieś z tyłu, nie, siedzieć. No no. Za pięć minut przychodzi się koło mnie. No to już trochę przesadę. Ja tak po prostu, wiesz zaczęłam się denerwować tak, że zaczęłam normalnie się ruszyć co denerwować i się kołysać ko 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 jak jakieś dziecko z tą chorobą sierocą. I, I tak zaczęłam patrzeć na bilet nie tak, Bo ten koleś widziałam, że jest y, obcokrajowcem, nie? Aha. Bo po kolorze skóry widziałam, że nie, że, Jax, jest, że raczej papka. nie mówi po polsku. No nie, no to po prostu powiedziałam <laughs> do niego, że, y, że wiesz, że przepraszam, Mi że to, sorry. to nie... <laughs> nie był <Azjata>. <śmiech> <śmiech> Nie, to ty, ty to powiedziałeś. <laughs> no tylko mówię, że ten był Azjatom nie? Z odcinka. No, a ja mówię, do. że ten nie był. No. Nie, tylko tak powiedziałam, że, że przepraszam, ale usiadam nie na tym miejscu, to trzeba. I w ogóle Aha. ja już byłam tak spanikowana, że normalnie już się cały czas <noise> już jednak wróciłaś Bo się okazało, pięć. że on miał bilet i rzeczywiście miał tam rezerwację. No. No to on siadł tam grzecznie, a ty nie. No ale kurde, cały autobus był wolny, to musiał akurat usiąść na tym no, miejscu. No słuchaj, jak już zarezerwował, no to... jeszcze do mnie wtedy, zanim ja jeszcze w ogóle odeszłam z tego <noise> miejsca, to on do mnie, czy, czy może że podpiąć sobie ładowarkę, bo ona była tak między siedzeniami, nie? No. A ja, ja chyba tam. Ale tam były dwa gniazdka, nie? Tak, Czyli no. ja tam sw swój telefon no. ładowałam, nie? I on się zapytał, czy można podłączyć ładowarkę. A ja tak. No jak musisz, to tak! Jest to straszna jest. No bo no. ja już tak się spanikowałam, że to już mnie usiadł, a ja o, ten, o tej sprawie dzień wcześniej słuchałam po prostu. Jest to no turna jest. Dostałam takiej paranoi, od razu zwiałam stam, poszłam z tyłu autobusu, co wiem, że <laughs> będę wtedy wszystko widzieć z przodu, co się <laughs> no. no, a potem ty mi mówisz, że ty śpisz w busach No teraz już śpię już. Jakby to był jeden taki incydent Dobra, jest jeszcze jedna ważna rzecz O której nie powiedzieliśmy Mi się wydaje, że no można powiedzieć, że to jest jakby jego Może nie jego Ale ofiara tych wydarzeń mhm. Tego co, co się stało Bo w 2014 roku Ken Baker kapral policji, który tam przyjechał na miejsce, jeśli chodzi o zgłoszenie, mm. więc on widział no. to z głową i tak dalej. Wszystko widział, mm. nie? Popełnił samobójstwo. No, słuchaj. Jego rodzina trauma? mówiła, że no, cierpiał na PTSD po, po tych no. wydarzeniach. Także miał traumę taką ostrą. No, niestety. Ostrą tak I niestety, no, straciliśmy takiego człowieka. No... Także dwie bezsensowne, jakby, śmierci. Jeszcze tam w międzyczasie było tak, że jakieś dwie pasażerki tego autobusa oskarżyły, jakby, policję w sądzie i też, jakby, sam rząd kanadyjski i samego Vince'a o to, że zostały narażone na zobaczenie dekapitacji i tak dalej, i chciała każde 3 miliony na głowę. To chyba powinno oskarżyć Winsa, a nie. Ale w końcu wy, wycofałeś się, z tego co wiem, z tej sprawy. Oni to w ogóle wszyscy powinni jakieś, nie wiem, darmowe sesje terapeutyczne do końca życia otrzymać, co tam jechali. No na pewno mi się wydaje, że do tej pory no. niektórzy, wiesz, budzą się w nocy. No. No. To by Także współczuję im wszystkim. Jeśli... A w, w, na przykład w średniowieczu to, to takie rzeczy, to było show. Okej. Okay. <laughs> Okej, okay, nie, nie wiem co więcej powiedzieć nie, po prostu ludzie, niektórzy w Polsce mówią że w średniowieczu było lepiej niż jest teraz więc tylko tak mówię obrazuje to, że ale tak jeśli mamy czegoś się nauczyć z tego to jeśli lekarz wam mówi, że trzeba was że obserwować, to... że coś jest nie tak to jakby idź no na te badania. Ale ja tego nigdy nie rozumiem, i że ludzie wiesz, akceptują chorobę każdego organu, że jest prawdziwa, ale jak mózg choruje, to nagle to nie jest prawdziwe, nie? Bo to I... nie ja wiesz, to, to mnie nie dotyczy. Ja jestem inny. Większość ludzi ma zaburzenia psychiczne w jakimś momencie swojego życia. Niektórzy mają przywlekłe, niektórzy mają nie. Takie incydenty, tak? Zwłaszcza w jakichś stresujących, traumatycznych sytuacjach. No. Ale nie, nie, bo przecież takie no. rzeczy nie istnieją. Także ja się jakoś, nie wiem, źle się czujesz... Jak się czujesz normalny, to znaczy, że coś jest nie tak. Tak, że coś jest nie tak. <gry> Jak się czujesz nie tak, to też jest coś nie tak. No... Suma sumarum idźcie, idźcie do lekarza, psychiatra. Tak? No, ja też nie lubię, na przykład, jak ktoś komentuje, że przejdzie ci wiesz, nie, coś. Nie. Nic nigdy to raczej nie się pogorszy. Nic nigdy nie przejdzie. Większe prawdopodobieństwo jakby... jest, że się pogorszy, jak nie będziesz czegoś no, próbował no. Częście naprawić. Częściej po prostu człowiek uczy się, jak żyć z tym, co się stało, nie? Jakby zmieniasz się codziennie. No. Trzeba brać takie rzeczy na poważnie, a nie sobie lekceważyć, i potem doprowadza to do takiego momentu, że latacie z czymś tą głową po autobusie. No, albo mieszkacie z kotem na żoli Bożu. Mm. No, i aresztujecie dynę. Właśnie, swoim i aresztujecie dynię pod domem, no jakby hit. No. Dobra. Nie mówimy tu o nikim konkretnie. Nie, nie mówimy. Słuchajcie, to już wszystko. W tym odcinku. W tym odcinku. Jeśli Wam się Słuchajcie podobało, tych bonusowych to... odcinków, bo ja nie mogę się produkować tu tylko co tydzień, bo ile można. No, no, bo jak nie będziecie się słuchać, to ja nie będę robić, no. Ja będę musiała wtedy wszystkie robić, tak? Tak. Bez przesady, dobra? Lajkujcie, obserwujcie. Wszędzie jesteśmy podcast na martwo, na wszystkich social mediach. Social media. I do usłyszenia. w następnym odcinku. Pa, 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 pa.